W dniach 8-15 grudnia we Wrocławiu odbywa się jeden z najsilniejszych festiwali szachów kobiecych w Europie – Radzikowska Festival. Głównym wydarzeniem tej imprezy jest mecz arcymistrzyń Polska-Reszta Świata, w którym kadra narodowa polskich kobiet podejmuje zaproszone zawodniczki z czołówki światowej. To właśnie tutaj, na tej pięknej sali gry, zmagania toczą nasze arcymistrzynie. Na tej szachownicy za chwilkę pojawią się pierwsze posunięcia i rozpocznie się kolejna partia. Poznajmy nasze zawodniczki. Jak widać, jest to prawdziwa śmietanka europejskich szachów kobiecych, dzięki czemu polska kadra narodowa ma wspaniały trening, a kibice świetne widowisko. Radzikowska Chess Festival to przede wszystkim coraz silniejsze zawodniczki, więcej kibiców, coraz więcej imprez towarzyszących, znani sportowcy oraz działacze tutaj we Wrocławiu. Przy okazji coraz większa widoczność w mediach, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby kibice mieli świetną zabawę i oglądali coraz bardziej atrakcyjne widowisko. Właśnie zakończył się mecz arcymistrzeń Polska kontra Reszta Świata, w którym każda zawodniczka grała z każdą z drużyny przeciwnej. Po zaciętym boju zwycięsko z tych zmagań wyszła drużyna Reszty Świata, która wygrała mecz 9-1. Z Wrocławia, z festiwalu Radzikowskiej, mistrzyni międzynarodowa Anna Kantane i InfoSzach.